fucks, I look busy. It's the type of day I didn't see. I wanted them, I wanted them, I wanted them, I wanted them. DJ Chilla. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a vinyl. You're listening to the House Break Volume 1 and my man, DJ Chilla. Let's go! Yeah, 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 hands in the air, hands in the air. Hej, yo, cześć, witajcie, jestem Maksza Polska, to jest 10 odcinek z Deris.pl, jest ze mną Michu. Siemanko. I słuchajcie, wczoraj mówiłem w odcinku, że wyłączyli pety, a dzisiaj znowuż patrzę, włączyli plus. Słuchajcie, zostały dodane nowe rzeczy do item shopu. Czapki, fryzy, które dawają bonusy na 30 dni, plus tam kostiumy, które dawają na przykład 20 ludzi, 20 zwierzęt, takie bony. Dosyć drogie, są około 1500 punktów SM. I wiecie co, no dzisiaj będziemy robili tego zwierzaka. Tak więc obczajmy, o co chodzi u stajennego. Czy ja muszę coś z item shopu kupować, żeby mieć, nie wiem. Profesję nie wiem, nie, najpierw no ja chyba... nic nie kupowałem. Bo patrz, mam teraz trzy opcje u stajennego. Wybierz profesję zwierzaka i kup zwierzaka. To chyba najpierw kupić muszę, nie? Ho? No to nie wiem, poczekaj, zaraz tam polecę, zobaczę co ty tam masz. Co ja mam. Mhm. Krzyweku. Zaraz muszę sobie kupić tego podwójnego expa i spróbujemy wbić jakiś wyższy poziom. Wiesz co, ja mam, wybierz nowego wierzchowca, wybierz profesję zwierzaka i kup zwierzaka. Aha, no ale ty masz zwierzaka. No ja mam zwierzaka, no to ja nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra, kliknę. A co ty tam masz, powiedz jeszcze raz? No wszystko to co ty. No kliknąłem. Aha, czekaj, chciałbyś również mieć takiego pupila. Czyli mówiłem dobrze, 500 milionów kosztuje zwierzak. Dobra, to idziemy teraz do bankiera. Zobaczycie przy okazji, ile tam mam hajsu, bo tam mi się hajs mnoży, po prostu od setki rosną. Ja już tutaj nie wiem, ile miliardów mam. Z misji w ogóle, ja pierdzielę, z 10 miliardów, coś koło tego będzie. No, 8 tysięcy milionów, tak? No, prawie. Dobra, wypłata Young, bo mam 105 milionów, to 400 se wypłacę. Nie, 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 wypłać do EQ. O, dwie nowe opcje są fajne. O Jezu, w każdej wypłacić dowolną ilość Young, ale teraz nie wiem, czy z zerami mam pisać. Wypłacałeś ostatnio z bankiera coś? Ha? No, wypłacałem i było normalnie tak jak poprzednio. No dobra, no to. No dobra, Boże, jeszcze. Ale mnie nie. Dobra, słuchajcie, kupujemy tego zwierzaka. Bierzemy go. Kupuję. Dobra, i co ja dostałem teraz, co? Nie mówcie, że dostałem tylko topet. Czekajcie. Bo zaraz wczytam save'a. Ej, nie da się, nie? Nie mówcie, że ja to kupiłem za 500 milionów, a przecież to jest u handlary za 1 milion. Kill me please. Czekajcie, idziemy do handlary. Spuścimy jej łomot. Nie wiem czemu to tak jest, nie wiem o co chodzi z tymi petami. No... No chyba se ktoś robi. Ej, kupiłem za 500 milionów tego, pieczęć zwierzaka, jak za 1 KKK jest u tego. 1 KKK u handlary, no. Brawo dla ciebie. Dzięki. Ale nie dostałem żadnej misji. Okay. Jak ja mam teraz tego zwierzaka zrobić? Żadnej misji nie mam, żeby zabijać. No to idź jeszcze do stajennego. No jestem. Czy będzie? Wybierz profesję zwierzaka. Chyba ja pierdolę. Dobra, jestem, sorry. I co to ma być?
No, wybrałem profesję zwierzaka, nie? O, ej, mam. Ty, nie musiałem robić żadnej misji. Przywołałem i mam. Level pierwszy go to maxior. What the fuck? No i czekajcie, a jak teraz obczaić tego zwierzaka? Jak sprawdzić te statystyki jego? No, wchodzisz w ten pierścień. Ten... Nie mogę wejść w ten pierścień. Pierścień gracza. Pierścień gracza. Dobra. I? Aha, dobra, wiem. Panel zwierzaka. Informacja o zwierzaku. Patrzcie, doświadczenie 0 na 50. I ty mówiłeś, że ten, że trzeba 50 mobów zabić, tak? No. No, czyli 50 mobków, żeby wybić naszemu potworkowi kolejny poziom. I patrzcie, aktualne bonusy max HP 100. I z każdym poziomem rośnie. Dobra, tak więc wow, nie będziemy musieli robić misji. Jak już widzicie, tutaj mamy biorę ostatni składnik, oddałem wszystkie te skóry wilkołaka, ile mi zostało i już wam pokażę. 63. Będzie na sel, na dwie porcje. I wiecie co, to muszę sobie wydropić z tych wilkołaków, to też no ja pójdę, zobaczymy czy wbiję temu mojemu psowi, czy jak to wygląda, to ja nawet nie mogę opisać. Pedigree. Dobra, to ja robię cięcie, jak dropnie idziemy odebrać nagrodę. Dobra, wracamy sobie, słuchajcie, dropną mi ten ostatni składnik, czyli kamyszek. I mamy tutaj sobie drugi poziom już naszego zwierzaka. Zobaczymy jak tam te statystyki w pierścieniu gracza wyglądają. Panel zwierzaka. Informacje. 65 doświadczenia na 150. Już 200 HP daje. Na 10 poziomie daje 1K, a potem siłę daje, tak? Siłę daje, tak. No a może dlatego, że ja jestem szamanem, to będzie mi dawało na przykład inteligencję. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Chcesz zrobić Defendera, czy co? No, Defendera. No, Defender zawsze się bardziej przyda, na cholerę mi Magic tam. Magic to ja będę miał umiejętność skill wzmacniający. Będziemy wbijać do G. Chociaż długo mi to pewnie zajmie, ale git. Dobra, idziemy po nagrodę. Co on mi tam wypluł? 400 milionów yang, czyli się zwróciło za tego, za potworka naszego. Miliard expa u starszej pani, 15 przeciwko potworom na zawsze, 4 szmaragdy, 4 magiczne met i 2 jingdziangi. Wow, fajnie. I to jest właśnie ten ulepszacz, który będzie nam potrzebny w dziesiątkach sztuk, żeby zrobić 2 wachlarze, znaczy jeden dzwonek, jeden wachlarz i zbroję. Oj, będę siedział długo na labędzie. Którą tę misję robiłeś? Na 110, biolog. Co zrobić? No, opyla się. 7 szmaragdów mam. Nie tam, zawsze się przyjdę. A ciekawe czy teraz zaliczyło, było 65 na 150, zobaczymy. Nie, nic nie dało. Czyli trzeba bić, żeby wexpić zwierzaka, trzeba bić na lepszych mobach po prostu. I dobra, zaraz zaczniemy sobie expić, ale jeszcze ja coś miałem do zrobienia. Ostatni składnik oddany. Póki co nie będę robił lekcji górnictwa, walić to. I coś miałem robić. Wypadło mi kompletnie z głowy. Dobra, nieważne, wiecie co? To ja zabieram się za Expo. Ej, słuchaj, masz może jakieś pierścienie na sprzedaż? Expo? No, Z2 chociaż. No wiesz co, jeden bym ci mógł sprzedać. Okej, to mi się przyda, to zaraz kupię od ciebie. I słuchajcie, już mi się przypomniało. Chciałem kupić sobie inny wygląd tego zwierzaczka, bo mi się ta świnia nie podoba, co za mną biega. Boję się, że mnie w dupę zacznie gryźć niedługo. To wiecie co, ja kupię w item shopie za 500 punktów, o ile to jeszcze jest. Na bank jest, tak myślę. Kupię i zmienimy sobie wygląd. To cięcie. Dobra, jestem, kupiłem na stronce. Teraz wbijam w item shopa. Zobaczymy, czy nam to coś wyplunie. No co to ma być? A to muszę relognąć, czy co? Czekajcie, a podjedziemy do dozorcy. Nie wiem. Albo automatycznie, czekajcie, odwołam tego prosiaka. Patrzcie, jak klikam, to on się pojawia koło mnie, fajne. Kupiłem, chyba że mi się stronka tam nie odświeżyła, czy co? Czy może się transakcja nie powiodła? Czekajcie. Może tutaj zadziała? Ty, no nie no, dupa, wiecie co? No to czekajcie, to ja zmienię ten postać, znaczy wyloguję się, loguję na inny channel, może zadziała. No dobra, to ja robię cięcie za dwóch. Dobra, wiecie co? Wtedy mi nie działało, bo on ze stronki mnie wylogowało. Michu dał mi tu trochę ród w zamian za to, że dałem mu tutaj te skóry wilkołaka do biologa 110. I otwieramy przedmioty z item shopu, czyli is.
I teraz powinno być. Dobra, mamy ten woreczek. To chyba jest losowe, chociaż tam jest napisane, że mamy wybór jakiś, nie? Znajdują się zwykłe i unikalne zwierzaki. Masz szansę wychować jednego... Jest, czyli 9 ich jest. Dobra, klikamy. Czy mam wybór? Mam wybór. O Boże. Mały... Ej, weź mi dorać. No dawaj. Mały Azrael, mały pies, mały lew, mały dzik, mały tygrys, mały renifer, panda, miś Teddy. Ja pierdolę, nie wiem. Który epicko wygląda? Panda fajna jest. Panda pindalska. Ale nie, to panda to za wolne będzie. Ty muszę jakiegoś tutaj... Mi to się, wiesz co, ten Azrael podoba, bo to jest taki ten gościu, co się tak pali, taki jakby magik taki mały. Mały ja pies też fajny. Ja na necie sprawdził, jak to wygląda. No ja wiem, jak się wygląda, tylko widziałem jeszcze małego lwa, małego dzika, tego to ja nie widziałem. Dzika? Dzika chcesz? Nie, no to gdzie to te? Głunda będzie, chociaż ty dzik by popierdalał szybko, nie? Dobra, weźmiemy mały Azrael, wiecie? Chociaż tu jest ten kot jakiś. No ale dobra, biorę mały Azrael, trudno. Tak, tak chyba, tak? No mów, czy wiem, panda? Wiem, Azraela. Albo miś Teddy? Co to? Ha? Bierz Azraela. Widziałem, dobra. Teraz relognę i będzie, to wracam za chwilę. Dobra, słuchajcie, wracamy po małych problemach, mi tam neta waliło itp. I słuchajcie, no relogłem i mam tego Azraela, tak on wygląda. To jest taki duszek nieumarły jakby z kosą, co chodzi. Ale wiecie co zauważyłem już? Że jak ja się oddalam, dalszy kawałek, to on zaczyna, patrzcie, on zaraz przyspieszy, patrzcie, troszeczkę szybciej idzie niż ta różowa świnia. I słuchajcie, kupiłem sobie już też Expo, widzicie, PD na o 50% na 24 godziny. PD-ki mam 3 póki co i zaczynamy sobie Expo i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja sobie jeszcze tu dokupię podków i lecę nadupcać. Może dzisiaj jeszcze zaczniemy sobie tą dropić itemy do biologa 120, to się zobaczy. W trakcie wam powiem, bo będziemy musieli dropić z tych lepszych mobków. W ogóle muszę sobie zbierać kwiatki, albo i tak będę musiał kupować te kwiaty Chaul. Tak ze 100 sztuk by się przydało. Bo na mapę 125 naprawdę to będzie przydatne. Niby tylko 20%, ale to będzie naprawdę coś. Dobra. Tak więc ja będę sobie też eksplorować tego mojego potworka małego, zobaczymy, który mu wbijemy dzisiaj, nie wiem, a jakiś wyższy, więc z 10 leveli na bank mu wbije. Tak więc już będzie git, bonusy będą coraz większe. Dobra, więc to tyle, widzimy się przy 116, czyli za parę sekund, bo już mam 85%. Dobra, wracamy sobie, dobijamy sobie ten 116, mówię wam, dopiero bije 1,5 minuty, a już wbiłem, czekajcie, 15-16%, nie? Tak więc jest przecudnie póki co. Aha, już od razu wam powiem na nagraniu, gdzie są największe spoty tych lepszych mobów na mapie od 100. Tutaj na tym zielonym obszarze, tutaj w tych okolicach oraz tutaj. Tutaj patrzcie, ten cały odcinek jest full dużych spotów. Tak więc jeżeli chcecie szybko wybić, to polecam. Nie, bo wiecie, inni to się męczą gdzieś tutaj na środku, biją po 3-4 grupki, nie? I potem im bardzo wolno leci exp. Tym bardziej, że jak oni jeszcze bez pedeków i TP jadą. Nie wiem, jak oni tak mogą wytrzymywać, ale okej. No patrzcie, no 0,30 za dwa moby, nie? No, to jest po prostu awesome. Okej, to ja ekspię do 117, widzimy się za sekundę. Słuchajcie, ja się rozpędziłem, gadam tutaj z Michałem, mój już tutaj ten skrzat ma 5 level, a ja mam 118, nie, 117, Boże. Nie zdążyłem kliknąć przycisku nagrywania, się zagadaliśmy. Dobra, ja wiecie, za dwój wbijamy 118. Dobra, wracamy sobie, dobijamy 118 poziom. Azrael ma 7, dopiero wbity. Tam przy kolejnym będzie miał jakiś 9, coś koło tego. Teraz już potrzebuje aż 400 punktów doświadczenia, ten nasz Azraeluś. Czy wbijemy za to level? Chyba tak, tak mi się zdaje. Czy nie? Tak, level up 118. Dobra, widzimy się przy kolejnym. Aha, jeszcze wiecie co? Chcę pozdrowić dwie osoby, które mnie bardzo to prosiły. Xelin 553 oraz... kurde, jak ta druga? Unkl. Jakoś tak się to czyta. Unycyl E. Będę literował normalnie na nagraniu.
Tak więc wiecie, no nie piszcie mi z takimi prośbami, bo to jest po prostu, to jest na takiej zasadzie, że pozdrowię jednego, drugiego, a reszta się na mnie obrazi, da łapki w dół czy coś takiego. Tak więc robię to pierwszy i ostatni raz, tak do informacji po prostu, bo pod filmem też mi parę osób tak pisało, weź mi pozdrów w kolejnym odcinku. No i widzicie, jak to wynika. Dwóch pozdrowie, a 50 się obrazi. Dobra, to tyle, widzimy się na 119. Dobra, wracamy, słuchajcie, biję sobie kończę te mety na 110, zobaczymy co wypadnie. Pierwszy metek mój. Dobra. Nie ma pierścienia, szkoda, jest krwawa perła, to zaraz się wymienimy za petek Michu. Spoko, spoko. Dziewiąty poziom już tutaj mam Azraela. No i co, ja ekspy dalej niedługo 119, tak więc robię cięcie. Dobra, słuchajcie, dobijamy sobie ten 119 poziom, 99,68%. Raz, dwa, ubijemy i przeczytamy sobie ten czeka, bo przecież nam przed chwilą dropnął, ja w ogóle zapomniałem. Dobra, kij w ten spot, czytamy ten czusia. Czytamy sobie, czekajcie, jak to się nazywa? Bo ja nawet nie wiem. Płacz smoka, smoczy smoskowy, dobra. Dawać. No i nie weszło, super. Dobra, to widzimy się przy 120 poziomie. Dobra, wracamy sobie, dobijamy 120 poziom. Zmieniłem sobie channel, no i nadupiamy. I nie wiem, wiecie, zaraz pójdę odebrać sobie tą misję od biologa, żeby już sobie dropić te kwiatki, bo to podejrzewam, że to taki o ten itemek będzie mu chodziło. Mam magiczny metal kolejny, w ogóle patrzę, już mam prawie 40 metali, ile mam ulepszaczy i patrzę, już mam 130 mąży. Tak więc no jest pro. Nie powiem. I dobra, level. Piąta analiza biologa. 120, proszę bardzo. Dobra. To lecę do miasta, zobaczymy o co mu chodzi konkretnie i wiecie co, no widzimy się przy 121. Dobra, wracamy sobie, dobijamy 121 poziom. No to 118 leciało cudnie, ale teraz już się zaczynają małe problemy. Ale mimo to mam nadzieję, że wszystko ogarniemy i będzie w miarę ok. Chociaż nie wiem, czy ten 125 damy radę. Dobra, widzimy się przy 122. Dobra, wracamy sobie, słuchajcie, dobijamy sobie 122 poziom i słuchajcie, odkryłem, że tutaj, patrzę w tych okolicach, tutaj i tu są też sporo większe spoty niż nawet tutaj, gdzie pokazywałem wcześniej. Tak więc, jeżeli chcecie expić, no to polecam tu spot, tu, tu, przez tą linię, wzdłuż i tutaj, tutaj szczególnie. A tutaj trzeba ogarniać dosyć dobrze, bo widzicie, jakie tu są spoty? Tragiczne, zaraz wam pokażę. Tu patrzcie, jak jest nasrane tego, to żeby ubić, to naprawdę trzeba mieć całkiem pro ekwipunek i dużo do PŻ-a i w ogóle. Zapewne to macie, no ale wiem. Tak mówię po prostu, bo spot jest awesome. Dobra, dobijamy. I jest level, dobra. To widzimy się przy 123. Dobra, wracamy sobie, dobijamy 123, wiecie co, już na dzisiaj sobie kończę i ciąg dalszy nagrywam jutro, czyli 24. I 24 dostaniecie ten film, bo nic ciekawego nie zrobiłem w tym odcinku, dlatego będzie jeden nagrany przez 2 dni. Bo co wam tu mam pokazać, tylko jak wbiłem parę leveli i tyle. W kolejnym wbijemy, znaczy w drugiej części tego odcinka wbijemy sobie 128 poziom. Bo potem jest przełom, jutro wam wytłumaczę, znaczy w dalszym ciągu tego filmu. I ja sobie w międzyczasie dzisiaj teraz poddaję, bo jak widzicie już jest dosyć późna godzina. Ja sobie poddaję trochę tych tajemniczych kwiatów do analizy biologa. Nadropiłem ich znowu w cholerę. Tak więc jeżeli ktoś chce, oczywiście dla Micha zostawię tam z 30, chociaż nie, wiecie, to nawet mało będzie. Ale jeszcze będę wbijał tutaj 2 level, to do dropia będzie z 80 na bank. Dobra, więc to by było na tyle i widzimy się za sekundę. Ja już kończę na dzisiaj i papa. Hej yo, witam was drugiego dnia i słuchajcie, ja sobie będę kupował zaraz pierścień na kolejny dzień, bo jak dzisiaj mi 9 minut zostało.
i zrobimy sobie, znaczy będziemy do 124, byli do 125 i wiecie co, nie wiem czy ten 128 mi się uda, chociaż nie, no ja mam 3 pytaki, myślałem, że mam 2. Zobaczymy jak to będzie, nie wiem do którego będziemy bili, czy do 128 na pewno. Bo słuchajcie, na 128 jest tak jakby przełom, czyli od 128 leci wolniej exp na nowej tej mapie. Tak więc do 128 lajcik, ale później już się zaczynają schody. Ja bym chciał bić na początku tej nowej mapy, te początkowe mopy, gdyż tam wypadają te drewniane maski. Tragicznie one latają, no ale chyba na nich przysiedzę, żeby ciągnąć tego biologa dalej. Zobaczymy jak to będzie. Póki co robię cięcie, wiecie, idę kupić sobie te śmieci zwane takie, wiecie, te pedeki 1 godzin itp. 24 godziny, Boże, sorry, bo ja w ogóle przed chwilą wstałem, nie, na biurku leżałem i spałem, nie no, żartuję. I ten, widzimy się na tym level upie ZW. Dobra, wracamy, dobijamy sobie 124 poziom, wiecie co, idzie już mi coraz gorzej. Tym bardziej, że jestem tak po prostu niewyspany po wczorajszym, że o, ale co poradzić. No będzie ten siądzie level? No nie, no kurde, jednego moba jeszcze mi brakuje. Te łuczniki to twarde gnoje. No i level 124, widzimy się przy 125, nareszcie ostatni. Dobra, wracamy sobie, dobijamy 125 poziom i lecimy na nową mapkę od 125. Pokażę wam moby i ciskam dalej, jak widzicie mój zwierzaczek już ma zaraz 20 poziom. Tak więc jest gitara, mam nadzieję, że wbije i mnie nie ubiją przy tym. Oj, chyba nie wbije, czy uda się? Łe, uda się. Dobra, 125 wbity. Tepniemy się na nagraniu. Już to robię. Teleport, czekajcie. Nie, bo myślałem, że coś kliknąłem, dobra. I tak, teleport do lokacji. Eksplozja powyżej istotnego poziomu i zaczynamy najgorszą mapę, tajemnicze wzgórza. O Boziu. No i tak tutaj wygląda respawn. No ja już się na tej mapie tyle godzin nasiedziałem, że już sram nią po prostu. No i co, no mamy tradycyjnie anioła, odbieramy sobie od niego bonus. Te same bony co wtedy na pół godziny, co pół godziny możemy wracać. No i patrzcie, tutaj mamy cyklopy 140 poziomy. Jakie tu jeszcze, 129, 127, potem się przejdziemy przez ten las calutki. Teraz wam póki co robię cięcie i widzimy się przy 126, zobaczę w ogóle, albo wam pokażę jak tu się expie w ogóle. Zobaczę czy ja coś tym dzwonkiem odebił w ogóle. Aha, miałem jeszcze do alchemika zrobić sobie potki. No to czekajcie, zlurujemy, ale mnie zjadą jak psa, zobaczycie. Oj, ta moja klawiatura. A, lipa będzie. Chociaż nie, no i coś im robię. Dobra, to już jest dobrze. Czekajcie, zobaczymy, czy coś z nich leci w ogóle. No, wiecie, największym plusem ich tutaj, tych mobów początkowych jest to, że nie ma łuczników i wszyscy podchodzą i w kupie bijemy. Jak widzicie, 0,12 za moba. Tak więc ładnie leci póki co. Ja sobie tutaj wbijam 126 i wracam, jak właśnie będziemy to dobijali, więc ze dwóch. Dobra, słuchajcie, stwierdziłem sobie, że zrobię sobie te potki. Te potki z tych kwiatków, mam ich 83, aż tyle uzbierałem. Tutaj idziemy do alchemika, stoi tutaj przy handlarzu zbroją. I wytwarzanie miks, który klikamy u niego i patrzę. I tutaj mamy na wszystkich mapach, znaczy na każdej, na mapkach są różne tutaj zioła, można zbierać. I każdy daje inny bon. No i my teraz bierzemy sobie miksurę sim. Mamy, patrzcie. Plus 20 mistycy na 60 minut. Ja sobie porobię te potki z full tych kwiatków i widzimy się na tym level upie. Słuchajcie, wracamy sobie jak sobie tutaj i patrzcie co ja tu spotkałem pierwszy raz. Wcześniej tego nigdy nie widziałem. Jest jakiś przywódca cyklopów, zobaczymy, że ja to w ogóle uwalę. Łe, uwalę. Chyba. Tak mi się zdaje. Kombo włączymy. Uwalimy go, zobaczymy, bo z nich dropią perły, ulepszacze itp. Patrzcie, to już pierwszy ulepszacz mi dropnął. To jest grot strzał. Na każdej mapie dropią dwa nowe ulepszacze, nie?
Zaraz mój botek będzie miał 20 poziom. Ciekawy, jaki jest trzeci bonus. Się zobaczy za chwilę. I co wypadnie? Perełki ulepszacze, zakład. Nic, 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 kompletnie. A to dziwne, bo na mapie 150 też jest taki przywódca, z niego dropią perły, magiczne metale i ulepszacze. Dobra, widzimy się na tym level upie. Dobra, wracamy, dobijamy do 126 poziomu. Ostatnie te mopki powinno usiąść. Czy będzie? Będzie. No dalej, no zabijesz go czy co? Nieśmiertelny się zrobił, gościu. No i dobra, dawać mi level. O Boże. Idź stąd, panie. A chociaż po niku tego znam. Dobra, tutaj mamy jednego z tych lepszych mopów, 150 poziom. A, tak to, on ma mało healtha, ale ładnie trzaska, jak jest ich kilku, to nas otoczą i one chyba mają, na nich ten ABS działa na magię, tak mi się zdaje. Dobra, wiecie co, to widzimy się przy 127, o ile uda mi się wybić, bo mi lepedaka zostało 9 minut i 60. No dobra, mam nadzieję, że wbijem ten 128, chociaż już nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, może tylko wbijemy znowu dwie kulki. Dobra, tak więc robię cięcie, widzimy się za chwilę. Zmieniłem sobie channel i patrzcie, co znalazłem. Metin Zagłady, 130 poziom, wychodzą z niego te podstawowe moby, 140, 20, 30 level. No i co, no widzicie, mam 40% prawie i ekspy do tego 127 PDK. Ile zostało? Przed chwilą założyłem 57 minut. Dobra, zaraz wracam. No słuchajcie, pojechałem kawałek dalej, patrzcie, mamy tutaj metin piekę, to jest 140, wychodzą z nich enty i te takie magiczne, te takie, co pierdzą magią, te takie stworki, te wysokie, co wam pokazywałem wcześniej. I na tej mapie będziemy kopali kolejną rudę, muszli, kawałki pereł, tak, one będą potrzebne do wytwarzania pomarańczowych dżindżiangów, a zaś one są potrzebne nam do ulepszenia zbrojek na 130 poziom i wyżej. Dobra, ja robię cięcie, zaraz wracamy. Słuchajcie, ubiłem na H2 teraz tego przywódcę cyklopów i zobaczcie, co wypadło, dwie perełki, a wtedy nic, widzicie? Czyli jednak drop jest różny, raz nic dropie, raz ci wypadnie 5 ideów, a raz 1 lub 2. Dobra, cięcie znowu. Słuchajcie, ubiłem na H2 teraz tego przywódcę cyklopów i zobaczcie, co wypadło, dwie perełki, a wtedy nic, widzicie? Czyli jednak drop jest różny, raz nic dropie, raz ci wypadnie 5 ideów, a raz 1 lub 2. Dobra, cięcie znowu. Dobra, słuchajcie, wracamy sobie, dobijamy teraz ten 127 i wiecie co, już nie będę ekspił do 128, bo już po prostu nie mam siły, 3 dni non-stop ekspa, wiecie jak to jest? Tragedia. Dobra, i wiecie co, za chwilę jak sobie wbiję ten level, dobra, już bić mogę przecież, to pozmieniam channele i popatrzę, czy są te bossy tutaj, wbiję je wszystkie, zobaczymy jak, ile tam nam wszystkiego dropnie. I potem jeszcze coś się może ogarnie, zobaczymy, 127 wbity. Dobra, tak w ogóle Michała nie ma, bo dzisiaj ma problemy z netem. Ma ping jak ta lala. Tak więc niestety go nie ma, on mówi, że dzisiaj dwa levele bardzo długo wbijał. Tak więc, no cóż. Słuchajcie, tu jest drugi ulepszacz, konar drzewa fake. Nie wiem jak to się czyta. Fake, jak to chce. Więc te dwa ulepszacze dropią na tej mapie, tak? Tak. Jeszcze powiedziałem wam, że przejdziemy się tam do końca mapki. Tak więc to wam zrobię. Znaczy teraz wam pokażę, zademonstruję. Kij już w tego PDK. Wiecie, niedługo też zrobię sobie takie coś, że będę robił sobie przerwę. Czekajcie, czy jest może? Wojownik, cyklop, nie ma. Na tym channelu już nie, na H2 i na H5 nie ma, czyli raz, dwa, trzy channele mam do sprawdzenia. Zrobię coś takiego niedługo, że po prostu zrobię na przykład 4 dni przerwy od odcinków, ponieważ będę musiał sobie nadrobić pereł, będę musiał nadrobić innych rzeczy i wtedy można nagrywać i XP, bo na przykład nie mam pedeków w tej chwili. Ja nie chcę wydawać pieniędzy, bo pieniądze chcę przeznaczyć na smocze monety, kupując od graczy. No i po prostu... Tak według mnie jest najlepiej i tak też postąpię. Kij już w ten 128 level, może sobie wbiję jeden poza kamerą, czy poza nagraniem, już nawet nie będziecie o tym wiedzieli, tylko jak znowu kolejny, to tam będziecie widzieli, że już o 128 sobie wbiłem. Dobra, to już są te mopki, widzicie, to są silne enty, orc,
Nie, enty, wojowniki i jak tamte diabelskie enty się nazywają, te strzelające. 150 poziomy, jak widzicie. Lightowo im dam rady, to no problemu dla mnie. Mapa jest ogólnie najgorsza, dlatego że metki się respiły w ścianie. No teraz już chyba nie respią, tak mi się zdaje, bo sami widzieliście, tak ładnie na dróżce się zrespiły. I co, no mało expa leci, od 128 poziomu jest ten przełom, czyli no exp spowalnia i to tragicznie, tak jak patrzyliście tam na początku. Za spota jak przyszliśmy na tą mapkę dostałem 3,5% za spot, a po 128 poziomie byłoby to zmniejszone do jakiegoś 0,50%. Tak więc ogarnijcie, ile by trzeba siedzieć, żeby jeden level wbić. Dobra, i tutaj moją surą expiłem najwięcej godzin. Chyba z półtora tygodnia, codziennie po 3-4 godziny, żeby wbić 150. Tutaj to jest największy z potentów. Tu się bije najpierw. Ja tak robiłem, nie? Tutaj tam. Tutaj drugi spot się respi, on akurat też sobie expi. I tutaj też jest taki dosyć fajny spotek, tutaj się też, więc takie trzy spoty, lecisz z jednego na drugi, z drugiego na trzeci, tak w kółko. No i tak kilkadziesiąt godzin, nie, no i macie 150, ale po 150 już leci taki lajcik jak na mapie od 100, czyli pyk, 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 20 minut jeden level. Mówię wam, pokażę wam na surce kiedyś. No dobra. Tak więc no co, no to się ciągnie, zaraz będzie koniec tej mapy, tam jeszcze z minutę można jechać i tyle. Wiecie co, to ja robię cięcie, wracam w tamto miejsce i ogarnę, czy są na innych channelach te bossy, pozabijam je, zobaczymy ile dropnie wszystkiego i zaraz do was wracam. Dobra, wracamy, słuchajcie, zabiłem tylko jednego tego bossa na H1 i ten, w ogóle muszę wam powiedzieć, że byłem na H1 i są po prostu metki wszędzie, nie? Jeszcze od respu, jeszcze pół godziny od respa minęło, a metki jeszcze stoją po prostu. A na innych channelach po prostu wykoszone. Bo wszyscy myślą, że na H1 jest tyle ludzi, że sekunda po respie i metków nie ma. A to właśnie jest na odwrót. Na H1 stoją, a H3, 4, 5, czyściutkie, wyczyszczone. I zabiłem tego jednego i słuchajcie, nic nie wypadło. To jest chyba tak ustawione, że raz wypada, raz nie. Czyli na przykład co któryś tam z kolei nam wypada. I słuchajcie, robię cały czas tego biologa z kwiatami. Jeżeli ktoś chce, to może się zgłosić, bo mam na sprzedaż. I czekajcie, ile mi tu zostało w ogóle, bo ja nie pamiętam. Muszę zobaczyć. Co 5 minut się oddaje jednego kwiatka, tak więc trochę już oddałem, no ale dobra, przyjął. Jeszcze 17 i zobaczymy to u biologa, ile mi zostało. 30 sztuk. Aha, dostarczyłem 13 na 30, ja pierdzielę, dobra, tragedia. Ale dzisiaj mam nadzieję, że to zrobię, posiedzę sobie przy tym, obejrzę sobie jakiegoś filma i co 5 minut będę tak klikał jak głupi. Dobra, wiecie co wam tu jeszcze, coś miałem wam jeszcze powiedzieć. Aha, chciałem ulepszyć sobie dzwonek jasności, ale niestety wszystkie perły wypadły poza tą, którą chcę najbardziej, czyli białą. No i co, syf weku jest, musi być, może jakieś PvP weźmiemy. Chociaż mi się już nie chce bawić. Słuchajcie, jak tam ten nasz zwierzaczek w ogóle? 20 poziom, wiecie, no denerwuje mnie to, bo on co chwilę mi znika, a tam, znaczy nie znika, bo ja się tepam co chwilę na początek, czy tam jak deadnę, to on znika, jakoś tak to działa, nie wiem, i to jest właśnie głupie ustawione według mnie i można go przywoływać co minutę, tak więc to czekanie, raz się zapomni, nie przywoła się go, nie wexpi mu się tego poziomu wyższego. No i zobaczymy ten panel. 20 poziom, 803 na 1050 doświadczenia. No już coraz gorzej jest. No i bonusy, 2k HP, 10 siły i trzeci bonus będzie na 21 poziomie naszego stworka. Dobra, tak więc to tyle w tym odcinku. Zapraszam do komentarzy, ocen, bo to był 10 odcinek okrągły, pierwszy. Mam nadzieję, że kolejny też stuknie 20. No i to na tyle. 127 poziom wbity, rangi. Ile tam mamy? 7k prawie. Statystyki już wszystko w full, tylko już zaczynam siłę ciskać, ostatnia z możliwych wszystkich. No i co? Zrobimy niedługo też te kill-offy na piątkę, wbijemy mam nadzieję. No, dobra, to trzymajcie się, cześć, pa pa.